Witam wszystkich serdecznie. W tym odcinku będziemy robić diagnozy i naprawy wtyczek Wi-Fi. Tutaj mi się troszeczkę ich nazbierało, co się uszkodziło. Co prawda sprzedawca chciał, żeby pozwolił mi na zwrot bezpłatny na nowe. No ale na tym kanale naprawiamy, a nie wymieniamy, bo to by trafiło do kosza. Więc lecimy z tematem. To jest oprawa stycznika, przeze mnie zaadaptowana. Sobie otworzymy ją, tak żebyście widzieli. Pyk, pyk. No i mamy tutaj w środku całe gniazdko. I co tu widać? Na pierwszy rzut oka rzuca się, że ten kondensator jest wypuchnięty i tutaj się coś zaczęło grzać. Nie wiem, czy to będzie widać. Co tu jeszcze się podziało? Tutaj jakoś to dziwnie wygląda. Może z mojej winy, kiedyś coś robiłem, nie tak. Ale sobie przemierzymy te elementy. A tak to nic nie widać. Czyli zaczynamy od tego. Więc proszę nie naśladować, bo tutaj sekcja zasilania jest zaraz. Jak się nie mylę tu, to będzie zrzut, prostownik, jakiś stabilizator, przetwornica. Z przetwornicy tutaj idzie już na całą elektronikę i tu jest ten cały moduł Wi-Fi z gniazdka, więc jak mi się nie uda naprawić tego, bo na przykład jakiś chip padnie, a nie będzie dostępny, no to po prostu zrobię sobie transplantację, bo chodzi mi o to, że tutaj to idzie wylutować, mam nowe takie gniazdka, a tutaj jest po adresie MAC zapisany w tym chipie program do TUI i kiedyś brałem udział w takich beta testach i mogłem sobie wrzucać zdjęcia do gniazdek, przez co mam zdjęcia, a nie takie randomowe ikony i mi zależy o to, żeby ta karta dalej żyła. A w międzyczasie może się uda gdzieś dostać jakieś części. Więc co? Lecimy z tematem. Zaczniemy od tego, że wsadzimy to do prądu. Ułożymy to tak w miarę bezpiecznie i żeby było widać diody. Powinna zaświecić się niebieska, a po pewnym czasie czerwona, jeżeli zostanie wyzwolone. Wsadzimy sobie gniazdka. Gniazdko się odpala. I bateria z urządzenia jest wydojona. Mamy przyłączone na waty. Co? Widać, że dioda świeci, ale ledwo co. Nawet jak tak zwrócicie uwagę, to tak jakby pulsowała, więc w układzie prostowniczym gdzieś jest jakaś muka. No i pobieramy 0,3-0,4 W, gdzie zaraz przyniosę sprawne gniazdko, tylko że niesparowane i zobaczymy, ile one będzie brało. A więc mamy nówkę cewkę, jest tak samo 16 A wersja, nic jak to się mówi, dupy tutaj nie urywa. Ostatnio ją zaraziłem kumpli tym i biorą tego troszkę więcej, więc tutaj to mamy całkowicie nowe, jeszcze nigdy nie uruchamiane i sobie zobaczymy, ile to bierze. Watt 0,6, 0,8 i jest teoretycznie włączony. Teraz jest wyłączony przekaźnik i bierze 0,5. Z włączonym przekaźnikiem bierze 0,8 W. OK. Nawet słychać, jak klika przekaźnik. Spróbuję, żeby mikrofon złapał. Jest takie wyraźny klik. No i dobra.
Zaczynamy od lutowanka. Tylko ja sobie muszę zrobić takie coś, bo nie wiem jak płyta, a nie, jest ładnie zaznaczone na płycie. Będzie widać. Pod minusem jest tutaj zaznaczone takimi przerywanymi liniami. Nie wiem, gdzie jest minus. Zaraz sobie to wylutujemy. Jak to wygląda? O kurwa, pany. Co tu się podziało? Wysokowicie wypuchnięty z tej strony. Spuchnął tutaj z tej strony. Później wrzucę zdjęcia. Tutaj spuchnął i tu spuchnął. Więc musimy dać następnym razem coś większego, bo to jest 470 mikrofaradów 10 V. Damy może coś na 16 albo nawet na 25 V na przyszłość, żeby się tutaj nic nie działo. Zobaczymy najpierw z TC7, co TC7 powie na to. Poprawimy Was, żebyście widzieli. Jak zawsze ten zajebisty oryginalne klamerki działają jak działają. Złapiemy sobie, bo tutaj te nóżki są ekstra krótkie. I zaraz zobaczymy, z czym mamy do czynienia. Przypominam, to miało być 470 mikro i mamy 400. Więc teoretycznie chyba było coś mówione 5-10%. A tutaj mamy troszeczkę chyba więcej, tak licząc z głowy, to mamy przeszło te wartości i się nie podobają te parametry. Mamy duży VLOS, a to są chyba wersja low resistance. A mamy dużą, więc stawiam, że to już jest dętka. Zbiorę się za szukanie coś podobnego. Gabaryt tutaj w moim przypadku nie będzie brało za bardzo znaczenia, bo jak widzicie, tutaj w tej obudowie jest miejsca dość, więc nic. Biorę się za szukanie. Zaraz się widzimy. Pewien czas później znalazłem zastępczaka, czyli mamy na 50 V 470. Troszeczkę inny gabaryt, ale to nie przeszkadza. I jeszcze pierwszy kondensator, co jest w układzie, zastąpimy dwoma równolegle. W międzyczasie będą zdjęcia pokazane, a to było z uszkodzonej lampy LED. Mniej więcej coś, co tutaj jest. O, tutaj jeszcze zrobiłem sobie takie nowe naświetlenie. Mateusz chciał coś podobnego zrobić. Widzicie, na zwykłą to jest kostkę elektryczną zrobioną niezbyt bezpiecznie, no ale to jest, jak to się mówi, beta test układu. Więc w tym przypadku biorę to z LEDów. Jak to się mówi, zawsze się jakaś elektronika przydaje. I co? Lecimy z tematem. Spróbujemy, czy to pójdzie. Plan jest taki, że utniemy sobie te nóżki troszkę dłużej, żeby były. Przeprowadzimy na zewnątrz i później to tego drugiego dolutujemy. Trzeba pamiętać o polaryzacji, bo można sobie narobić ała. A to jeszcze jako tako działało. Jako tako. Ale będę musiał to sobie jakoś złapać, żeby to polutować. Więc za chwilę lecimy dalej.